Przed rokiem rozpoczęliśmy współpracę z TBS-em. Bardzo się cieszę, że w tej chwili ta współpraca jest poszerzona. TBS będzie naszym partnerem nie tylko w rozgrywkach ekstraklasy przy pierwszym zespole, ale także obejmie swoim patronatem i będzie sponsorem tytularnym drużyny pierwszoligowej. To drużyna wschodzących gwiazd, w której będziemy mieli wielu przyszłych, wierzę w to mocno, reprezentantów Polski z Kacprem Gordonem na czele. Wierzę, że ten zespół będzie się rozwijał, będzie grał fajną, ciekawą koszykówkę i będzie przyciągał młodych chłopaków do gry w koszykówkę, a kibiców na trybuny podczas meczów pierwszoligowych. Tak jak prezes Lizak wspomniał, przed rokiem rozpoczęliśmy współpracę naszej spółki z klubem z koszykarskim Śląsk Wrocław. Pozwoliło to na udział TBS-u na arenie koszykarskiej, co na pewno pozwoliło też na rozszerzenie rozpoznawalności naszej marki we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku, ale też na arenie ogólnopolskiej. Przed nami kolejne wyzwania, kolejny rok zmagań koszykarskich. Trzymamy kciuki i liczymy oczywiście, tak jak w zeszłym roku, na bardzo dobre miejsca w lidze. Jako zawodnicy bardzo cieszymy się, że TBS będzie naszym sponsorem w następnym sezonie. Poprzedni sezon niestety został skrócony przez epidemię. Nie udało się osiągnąć wyznaczonych celów, ale byliśmy na bardzo dobrej drodze do tego. Współpraca z TBS-em jest bardzo korzystna dla klubu, jak i myślę dla sponsora. Robimy wszystko, żeby tak było. Tym bardziej cieszymy się, że TBS zostanie naszym tytularnym sponsorem w pierwszej lidze. Wsparcie lokalnej firmy na pewno bardzo pomaga młodym zawodnikom rozwijać się i grać na szczeblu pierwszej ligi. Liczę, że z TBS-em razem osiągniemy jak najwięcej w tym sezonie i sezon zostanie normalnie rozegrany do końca.